Drobne stawy, rąk i. rąki stóp. Proszę Państwa, a ja oczywiście ta część reprezentacyjna, czyli dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnej odsłonie. Ja część fizyczna, dzień dobry. <grym> Dzisiaj rzeczywiście, no moim zdaniem, dwa ważne elementy, bo o drobnych stawach bardzo często zapominamy, bo bardziej i szybciej zaczynają nas boleć te duże stawy, ale u kobiet. U kobiet niestety problem pojawia się czasami, jak dochodzi do zmian zwyrodnieniowych głównie w obrębie dłoni, ponieważ pojawiają się nieestetyczne zgrubienia, z którymi panie przychodzą do gabinetu. To są tak zwane guski Heberdena i guski Borszarda, które pojawiają się najczęściej w pierwszym stawie, w tym stawie najbardziej zewnętrznym, najbardziej w odsuniętym od reszty ciała, hmm. czyli tak zwanym stawie dystalnym. Pojawia się zgrubienie, które początkowo boli, potem przestaje boleć, jak już się tak, że, 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 że tak się wyrażę. Jak już to zgrubienie się dokona, jak już ono będzie mocno widoczne, to wtedy najczęściej te dolegliwości bólowe są nieco mniejsze. Jak rośnie ale, to boli? Jak rośnie to boli, ale hmm. to są zmiany zwyrodnieniowe i my ze zwyrodnieniami jakoś sobie poradzimy. Natomiast gorszą chorobą, moim zdaniem, gorszymi chorobami jest cała grupa chorób zapalnych reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, które dotyczy głównych stawów. Polimialgia reumatyczna, która również głównie senioralna. Ja muszę powiedzieć, że dużo tej polimialgii reumatycznej w tej chwili widzimy po Tak. Mamy takie wrażenie, że covid bardzo dużo wygenerował nowych pacjentów z polimialgią reumatyczną. Proszę Państwa, polimialgia reumatyczna jest to to są bóle stawów, mięśni, torebek stawowych, tkanek miękkich. Po całego prostu, układu ruchu. Całego układu ruchu. Pojawiają się nagle. Zazwyczaj przebiegają z bardzo wysokim OB i CRP, czyli tym białkiem mhm. reaktywnym, pokazującym nam aktywność stanu zapalnego. Natomiast o tyle pozytywne w tym negatywie jest to, że dość dobrze... Reaguje y, polimialgia aromatyczna na leczenie sterydami i dość szybko ustępują dolegliwości. Więc, jakby Bogu, dzięki, mamy umiejętność leczenia. Ale, y... Szanowni Państwo, leczenie sterydami, leczeniem sterydami A. oczywiście musi być wdrożone. Na krótko, na krótko. Ale dokładnie. dokładnie. Krótko. I musi już iść równolegle z rehabilitacją. Z rehabilitacją. I to z, I z niestety z rehabilitacją ruchową. Dlaczego y -y. mówię niestety? Dlatego, że sam laser, samo pole magnetyczne i tym podobne zabiegi nie wystarczą. Nie ruszasz, nie masz. A czy bo, bo laser i pole magnetyczne tak naprawdę trochę nam zniwelują dolegliwości bólowe i otchę tak. zapalny i dzięki temu pacjent tak naprawdę będzie mógł bardziej rozkręcić się w ruchu. Oczywiście jest to tak samo to... jak z blokadą. No tak. Mówiliśmy o barku. Blokada nie jest remedium. Blokada jest tylko po to, żeby bez bólu móc się ruszać. Żeby rozpocząć taką, rehabilitację my, taką my, prawidłową. My. Bo ta blokada, proszę Państwa, to jest nic innego jak podanie sterydu do stawu barkowego, czy do jakiegokolwiek innego stawu. Czyli likwidujemy ten ostry odczyn zapalny, żeby móc pacjenta ruszyć, tak. żeby on zaczął normalne życie, żeby nie było usztywnienia stawowego, tak, żeby przestał bać się mhm. ruchu, który generuje mu niestety silne dolegliwości bólowe. Ale teraz chyba chcielibyśmy się skupić głównie na reumatoidalnym tak. zapaleniu stawów, bo może ja tylko chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, że reumatoidalne zapalenie stawów tak naprawdę może dotyczyć wszystkich stawów, ale częściej y, rozpoczyna się od stawów drobnych, dłoni i stóp. Mhm. I, stóp. I to, co jest ważne... Idzie symetrycznie, tak? tak? Idzie pewna symetria. I takim objawem typowym dla RZS-u jest sztywność poranna, ale ta sztywność poranna nie trwa, proszę Państwa, 3 minuty czy nawet 10 minut, tylko ona tr czasami trwa do 30-60 minut. Mhm. Czyli pacjent potrzebuje długiego rozruchu, rozruchu żeby móc. Na przykład, w ogóle wstać z łóżka i się ubrać. Mhm. To, co wyróżnia czasami RZS, jeżeli zaczyna się u pacjentów w wieku podeszłym, po 70, 80, czasami roku życia, to bardzo często jest to, że u tych seniorów, takich prawdziwych seniorów, mhm. y Początek zapalenia rozpoczyna się od stawów dużych, czyli właśnie stawy barkowe, stawy kolanowe, stawy biodrowe, czasami stawy łokciowe. Tak. Dopiero wtórnie idą te stawy drobne, ale skupiamy się teraz na tych stawach drobnych, więc teraz Tobie oddaję głos. E, to już? Już. Dobrze. Szanowni Państwo, przepraszam, że może dopowiem tylko jeszcze. Mhm. Jest dosyć spora ilość pacjentów biorących taki lek, który się popularny, milurlitem. On jest związany też z chorobą, która jest zaliczana do chorób tak. reumatoidalnych. Tak masz rację. Z dną moczanową. Jest to choroba, która tak naprawdę. Kiedyś była chorobą arystokratów. Świadczyła tak. o tym, że jemy tłusto, jemy bogato, pijemy dużo alkoholu. Natomiast jest to choroba. Świadczyła o dobrobycie. Tak, świadczyła o dobrobycie. Ten dobrobyt był zgubny, natomiast tak. na dzień dzisiejszy bardzo dużo naszych pacjentów, seniorów, bierze na stałe milury. Tak, ale proszę, ja teraz z teraz kolei ja muszę dopowiedzieć. A ja to... chcę skorygować Dobra. tylko z tym, co Ty mówiłeś, bo to mówiłaś tak bardzo mądrze. Proszę pamiętać, dna moczanowa nigdy, mogę powiedzieć, tak. nigdy nie jest symetryczna. Natomiast Brawo. reumatoidalne zapalenia stawów yy, o różnej tak, patogenezie są symetryczne. One troszeczkę uspokajają. Natomiast mm -hmm. dna moczanowa tak naprawdę, pamiętacie państwo, kręgosłup i to on jest winny, że boli tu. Tak samo tutaj problemem wcale nie jest ten staw, który zaboli przed dnie moczanowej. Mm -hmm. Problemem jest praca, mm -hmm. nerek. Mm -hmm. tak? Też. Też. I musimy odróżnić jedną mm -hmm. rzecz. Dna moczanowa jest chorobą, w której dochodzi już do pewnego odczynu zapalnego w stawach hmm. przez wysoki poziom kwasu moczowego, ale są zmiany widoczne w stawach. Nie jest to równoznaczne, proszę Państwa, z podwyższonym poziomem kwasu moczowego, hmm. który na przykład jest przy niewydolności nerek, ale bez zapalenia stawów i bez bólu stawów. Tak. Tak? To są dwie różne rzeczy. O dnie moczanowej tak naprawdę możemy mówić wtedy, kiedy ktoś w swoim życiu przeżył napad dny moczanowej. I najbardziej, yy, chyba najlepiej to obrazuje taka sytuacja, kiedy ktoś, jeden z pacjentów, jest w stanie przyjść w klapkach zimą po śniegu tak. w jednym bucie prawidłowym, czy w kozaczku, a w drugim klapeczku, tylko dlatego, że z powodu bólu oraz obrzęku stawów palucha w stopie nie jest w stanie tego buta założyć. Przeżyłem. To jest tak zwana podagra ale mamy jeszcze, proszę Państwa, coś takiego jak hiragra, czyli to samo Aha. dotyczące zapalenia kciuka bądź palca pierwszego, dotyczące dłoni od hiromania, czyli leczenie dolegliwości związane z dłonią. Także tutaj też, bo to jest też duży i używany staw. Dlaczego stopa w dnie moczanowej? Bo jest to staw, wbrew pozorom, bardzo obciążony. Bardzo? Bardzo, bardzo dla obciążony. Dla propulsji ważny, czyli właściwego chodzenia. Zresztą tamten staw, jak Państwo tak Troszeczkę na pewno już wiecie. Tamten staw to jest też staw, który niestety bardzo halux. często jest dotknięty haluksem. Tak? Ale powiedz od razu co to jest haluks. Że haluks to nie jest tylko narośl, tylko również... To mhm. jest mhm. deformacja z rotacją. Z, tak naprawdę ja to, mówię, to jest rodzaj zwichnięcia w tak, stawie. Tak. No to taki duży haluks. To jest ta, 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 już tak, 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 mhm. tak. Tam jest trójpłaszczyznowa zmiana w tym stawie. On nie dość, że jest skręcony to jeszcze jest zrotowany, mhm. podgięty i... E, straszna no rzecz, natomiast proszę tak. Państwa zaczęliśmy od chorób i od drobnych stawów. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli coś jest symetryczne i niesymetryczne, to zupełnie różne może mieć podłoża. Tak. Warto... Znowu warto iść najpierw do lekarzy, warto zrobić badania. Bardzo proste badania, ponieważ są to badania z krwi. Tak. tak mhm. Wychodzą negatywne, seronegatywne czasami zapalenia stawowe. Tak, tak ale mamy wtedy no, nawet zwykły rentgen dłoni tak. porównawczy. tak Proszę zobaczyć w tym momencie. Państwo, tak, badania nieinwazyjne, tak, tak, które tak. dają odpowiedź natychmiast. E, natomiast całe duże placówki, w jednej miałem przyjemność pracować przez dłuższy tak czyli w wojewódzkim zespole. Reumatologicznym w Sopocie e, zajmują się leczeniem takich właśnie. E, znakomita część e, polskich e, sanatoriów mm -hmm. to są sanatoria ukierunkowane właśnie na choroby reumatyczne. Tak. Tak, dysponujące czy to wodami siarczkowymi, czy, czy e, e, tężniami, tężniami. To jest wszystko leczenie uzdrowiskowe mm -hmm. i to właśnie tam znajdziecie Państwo pomoc. Natomiast Zanim tam się dostaniemy, czasami mija dużo czasu. Najpierw jest diagnostyka i w międzyczasie zapraszamy serdecznie do rehabilitacji, zapraszamy serdecznie do fizjoterapeutów z wynikami, z tym, żeby fizjoterapeuta wiedział, co mm -hmm. ma robić. Tak. Fizjoterapeuta, no bo jak zasadniczo wie, co ma robić? Inne leczenie. To ma dużo tak. do zrobienia. Czyli? Zanim Państwo oczywiście wyjedziecie na znakomity pobyt sanatoryjny, powiązany niejednokrotnie z 5 o'clockami. Tak jest. To co, do ćwiczeń? Do ćwiczeń. Ok, drobne stawy rąk i stóp. Nie wolno nam zapominać o stopach. Drobne stawy rąk i stóp. E Cóż dodać? Nic nie muszę dodawać. Zobaczcie Państwo, znakomite ćwiczenia, które robimy tylko i wyłącznie z wykorzystaniem tego, co mamy zawsze przy sobie, czyli swoich dłoni, swoich palców, swoich nadgarstków. Szanowni Państwo, robimy tak przeważnie, jak się przeciągamy. Zróbmy tak kilka razy w ciągu dnia, jeżeli jesteśmy w stanie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tak zrobić, to złóżmy palce, poprzechylajmy dłoni. Rozłóżmy palce i postarajmy się poprzepychać palce do granicy bólu. Nie pracujemy dalej, nie zniechęcamy się, pracujemy do granicy bólu. Szanowni Państwo, kto z nas nie uczył się kominiarza? Znakomite ćwiczenie. Zaplatamy sobie paluszki. Jeżeli fikumiku już w kominie, jeżeli ten kominiarz wcale nie ma ochoty wejść do tego komina, bo bolą stawy, a mają do tego pełne prawo, jak już Państwo wiecie, to zrobimy dzisiaj dwa szczebelki. I dość. Dwa. Dziękuję. Jutro spróbujcie zrobić trzy. Pojutrze spróbujcie zrobić cztery. A jak Wam nie idzie, to zróbcie trzy dni z rzędu trzy. I to już będzie super. Jeżeli już pozahaczaliśmy te szczebelki, ale jeszcze nam się nie chce przewinąć kominiarz, to Państwo go. Do tego zmuszacie, przeciągacie go raz na jedną stronę, raz na drugą stronę, raz na jedną, raz na drugą. Pozaciskajmy dłonie odwrócone do sufitu, pozaciskajmy dłonie odwrócone do podłogi. Szanowni Państwo, to jest już naprawdę wysoki poziom. My zaczynamy sobie od przechylania, po prostu od przechylania. Drodzy Państwo, jeżeli mamy w domu, Piłki. Zakładam, że są to piłki tenisowe, to pokażę Państwu znakomite ćwiczenie, a jednocześnie bardzo proste. Kładąc przed sobą na jednej dłoni, jeżeli sprawia nam kłopot, zacznijmy od podniesienia piłki kciukiem palcem wskazującym, potem ze środkowym, następnie z serdecznym i na koniec z małym palcem. Samo uchwycenie i podniesienie jest znakomitym ćwiczeniem. Jeżeli będziecie Państwo w stanie to zrobić, i jedną, i drugą dłonią, ręką. Mhm. Wtedy chwytamy sobie, chwytamy sobie po przekątnej i kręcimy do siebie piłkę lub od siebie. Spróbujmy to zrobić teraz pomiędzy kciukiem a palcem środkowym. Szanowni Państwo, serial w telewizji, audycja w radio, a piłka w palcach. Te ćwiczenia zagwarantują Państwu nie tylko, brak bólu czy zmniejszenie tego bólu, ale zagwarantują też Państwu coś jeszcze, co jest równie cenne. Koordynację. Koordynację, którą powolutku gubimy. Z czasem każdy z nas, tak jak oczka nam, zaczynają siadać. Taki koordynacja, zborność ruchowa zaczyna być kłopotem. Tutaj mamy kończynę górną. Ja się właśnie zgubiłam. I bardzo dobrze. To, że się zorientowaliśmy, że się zgubiliśmy, wymusza znowu, Powtórzenie skupienie. procesu i skupienie. Tak jest. Szanowni Państwo, to są kończyny górne, to są drobne stawy kończyn górnych. Nie robimy nic na siłę. Nie dopychamy, nie dociskamy, nie naciągamy, nie robimy nic z bólem, nie robimy nic, co przynosi nam ból, dyskomfort, bo będziemy zniechęceni. Niepotrzebne nam to do niczego. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o Stopy, stopy, stópki. Drodzy Państwo, w którą stronę się ruszają? Góra, dół, do boku jednego, do boku drugiego i kręcą kółka. Proszę mi uwierzyć, że trzy minuty poświęcone na każdy z tych ruchów w ciągu całego dnia, czyli po pół minuty na raz, zagwarantuje Państwu, że to chodzenie będzie dla Państwa przyjemniejsze.